Cmentarz numer 159 Lichwin Łazy projektu Heinricha Scholza. Pochowano tutaj 31 żołnierzy austro-węgierskich, w tym 9 Polaków oraz 69 żołnierzy rosyjskich. I cmentarz, o którym wam opowiem, który jest związany z bitwą o Podłowczówkiem, to cmentarz numer 158 Tuchów-Garbek, projektowany przez Heinricha Scholza. Pochowano tutaj 8 polskich legionistów, 20 żołnierzy austro-węgierskich i 10 żołnierzy armii rosyjskiej. Cmentarz numer 171 Łowczówek, projektowany przez dwóch, Zygfrida Hallera i Heinricha Scholza. Pochowano na nim 80 legionistów polskich, 162 żołnierzy austro-węgierskich i 241 żołnierzy rosyjskich. Wszystkich, którzy polegli na wspomnianej już przez nas bitwie pod Łowczówkiem. Cmentarz numer 171 ma wymiary 60 metrów na 40 metrów. Centralnym obiektem jest kaplica o dwóch kolumnach. W środku znajduje się płaska rzeźba Orła Białego oraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Poza dwoma projektantami cmentarza 171 mamy dwóch projektantów odpowiedzialnych za krzyże. Krzyże żeliwne projektował Jan Szczepkowski, natomiast krzyże ażurowe, zarówno łacińskie, jak i lotaryńskie, projektował Gustaw Ludwik. W 1984 roku przywieziono tutaj ekshumowane zwłoki Gustawa Łowczowskiego herbu Gryf, który był jednym z generałów podczas bitwy pod Łowczówkiem i spoczywa właśnie w tym miejscu.